Samo południe, to ja dokładnie go pamiętam, od początku do końca, bo byłem na nim 2 razy albo 3, a między innymi dlatego, że nawet moi koledzy do dzisiejszego dnia, moi studenci mnie nazywają Gary Cooper, dlatego że wtedy byłem dość podobny do niego. Tak. I to mnie bardzo imponowało. Przyszedłem tu chyba 2 razy. Ale ten film, ale nie skojarzyłem, że reżyser jest Rzeszowa, cholera, no. Ale ten film wywarł na mnie chyba jedno z największych wrażeń z filmów amerykańskich. Mówię wyraźnie, tam, bo to w tym filmie ta sentencja była taka gorzka. Państwo znacie, nie? Ten film, że on tu walczył do ostatniej kropli krwi, a potem, kiedy trzeba było mu pomóc, to niech mu nie pomógł i sam musiał to wywalczyć i wsiadł do tego powozu i odjechał ze wsi, chociaż nie z tego miasteczka.